Pochwalony Jezus Chrystus, nasza droga adwentowa pomału dobiega końca. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa, kiedy Maryja przychodzi do Elżbiety i co się dzieje? Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Duch Święty napełnia Elżbietę i doświadcza w mocy Bożej poruszenia w sobie. To poruszenie się dzieciątka Elżbieta odbiera jako napełnienie Bogiem, napełnienie Duchem Świętym. Poruszenie w niej, które nie jest zwykłym poruszeniem, przecież dzieciątko się w niej poruszało, ale to było inne, bo w mocy Bożej. Też mamy w życiu poruszenia. Doświadczamy ich. Porusza nas czasem piękny widok, czasem miłe słowo, czasem wypadek, czasem nas porusza spóźniający się autobus czy tramwaj. Poruszają nas przeróżne wydarzenia. I teraz w tym poruszeniu możemy doświadczać mocy Bożej, a to może być tylko ludzkie. Tak jak u Elżbiety. Ona to rozróżnia. Rozróżnia, że to jest tylko ludzkie, a teraz było w mocy Bożej. Maryja przyszła i to było doświadczenie Boga. Zaproszenie do czegoś. I Elżbieta uwielbia Boga dalej. Zapraszam, żebyśmy rozróżniali to w sobie. Czy to, co mnie porusza, czy Bóg mnie do czegoś zaprasza, czy jestem w tym łaska, moc Boża, pokój Boży, który przemienia moje serce i zaczynam robić coś dalej w Bogu. My mamy żyć w Bogu. To nie są wyjątkowe momenty, że wyjątkowo czasem będę żył w Bogu. Nasza codzienność ma być przeżywana w Bogu. Mamy być codziennie blisko Boga. To jest możliwe, ale związane jest z wołaniem o Ducha. Duch Święty, który przychodzi, porusza, prowadzi. Duch, który nas napełnia. Zachęcam, żebyśmy o to prosili, żeby tak przeżywać codzienność, o wrażliwość na różne poruszenia, ale niech to będą poruszenia Boże, takie wybierajmy, tam, gdzie Bóg do nas mówi i dotyka naszego serca. I na to życie w Bogu wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie fantastyczny dzień. Wszystko w Bogu. W życzeniach pamiętajcie do różnych osób, pamiętajcie o płatkiem. Bądźmy tymi, którzy dają nadzieję. Mówmy do serca, prosto w oczy, dotykajmy życia ludzi, bo Duch Święty przez nas chce budzić do wiary. I wiem, że to robi i będzie robił. Zapraszam do modlitwy o Ducha Świętego. Na wszystko, co robimy, kogo spotykamy. Albo do modlitwy kolędą, żeby nas nastrajała już na przeżycie Bożego Narodzenia. Do zobaczenia.